Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Back for Blood, akt trzeci, przyjaciel w potrzebie. Co my sobie tu możemy... Wow! Kwarantanna, dziki boss. Dzicy truchtający. Opancerzone dryblasy. Dzicy wypuchacze. Dzikie żądlice. Dzikość i paraliż. Dzikość i fala uderzeniowa. Nice. Czyli mamy dziki odcinek. Weźmiemy sobie intensywne cardio, bo tutaj dużo profitów z tego tytułu. Po raz kolejny widzę, zaczynam z botami. No nieźle. Czyżby coś im się zepsuło? T5 works, but it needs to be delivered more accurately to the target. As long as you don't want us to feed it to them. Yes, you're going to have to, of course. Though it shouldn't be as dramatic as you make it sound. Easy for you to say. You have nothing to worry about. You should easily be able to resolve any situation. Nie mam jakichś itemów do zebrania? We're about to change the face of this war. You will go down in the annals of history as pioneers. No, to paralizator był, dobra. Dobra, lecimy. To najlepiej tak, żeby nas nie zauważyli. Nie mamy tu niczego. Dobra, nie odwrócił się to. Nie ma co ryzykować. You think this will work? That we can kill them? It's the best shot we've got. Something smells bad, and for once it isn't us. Nie do końca wiem, czy dobrze idę, ale chyba tak. Today is my lucky day, which is good because it's been a shitty week. Fajnie, że trafiłem w ogóle w to. Lights on. Okej, słyszę. Naprawdę tutaj nic nie było. Oh, this is gonna be fine. Just fine. Wow, that's enough to put a crimp on a girl's good time. Had a summer job here. Good times. No, chyba nie tutaj. Aha, nie można włączyć alarmu, okej. No dobra. Po co ja tu wlazłem?
Chacze to nie dla mnie za bardzo. Dobra, nie żyję. Czy ona może być ta karta dostępu? Ale zaraz się coś znajdzie pewnie. Snajperski to nie chcę. Co, tutaj niczego nie ma? O, sorry. No bo to pewnie trzeba otworzyć. Bo tu jeszcze są drzwi. Może tu coś będzie. Ale też niczego nie widzę. Benzyna. Amunicja. No tyle to ja wiem, że mam znaleźć kartę dostępu, ale gdzie ona jest? O Jezu, ale tą kasę ukryli. Tu musi gdzieś być. Tam jest. O Jezu. Wcześniej jakoś niespecjalnie ją widziałem. Okej, mamy lepszą broń. Przechodzimy. Ciekawe, czemu ja tego nie widziałem, no? Why can't we use the helicopter? It just sits there most of the time anyway. You ain't noticed? No refineries anymore. Fuel is at premium. And two, it plays havoc with everyone's laundry. Last thing you want is a pair of Hoffman's tight whites coming flying. Boom. I po tobie. Ja się tam w ogóle widzę troszeczkę zblokował. A nie da się tego otworzyć inaczej. Jakim cudem? No dobra, trudno się mówi. Znowu? Dobra, szukamy sobie może jakichś itemów tutaj, jak już jesteśmy. O, więcej was, może więcej? Co to mi daje, bo się przyda. Don't get caught.
Dobra, lecimy tędy. Potrzeba zestawy, nie mam zestawu? No niestety. Oj. Trochę silny jesteś, kolego. Czy oni mogą go atakować? Strzelić w to, wybuchłoby i zadałoby mu większość damage'u. Zwaliłem to trochę. Nie. Realizator się przyda. Mamy coś ciekawego? Tak, zombiale. On się przypadkiem trochę nie zregenerował. Oni by naprawdę mogli go atakować. Zabity. No, chyba nie potrzebujemy za bardzo iść. To było ciekawe doznanie. Bot broni bota. Seems legit. Alarmy w samochodach. Więc nie należy czekać.
Jak spoczę... Jest schron, świetnie. No więc kończymy to. Zadanko za nami. Zostają jeszcze 3 misje do końca tego aktu. Nie ukrywam, było blisko. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego boty nie atakowały tego wielkiego bossa, no ale najważniejsze, że zostało to ukończone. A teraz kończę ten odcinek i zapraszam na część kolejną. Do zobaczyska.